Ty Uuu, nie wiesz, nawet kiedy się tu nie zna. Nie się... z dnia ani godziny, a już. Eee. No. Więc słuchaj, no witam cię serdecznie na naszym drugim spotkaniu. Witam. Tak witam. się złożyło, że e, dzisiaj jest piątek, a jutro jest sobota. I niestety, ale sobota y, jawi się nam pod znakiem drugiego lockdownu. Są ludzie, którzy dzisiaj, kiedy my nagrywamy ten podcast, idą, maszerują w, w, we wszystkich miastach Polski, w Poznaniu, Gdyni, Krakowie, pewnie też w Szczecinie. Y, jest ich dużo. Myślę, że du nawet w Szczecinie. Głównie tak. się to wzięło z tego, że. że no, protest kobiet przeciwko, przeciwko temu, co się wydarzyło, ale ludzie się zdenerwowali. I krzyczą do rządzących wypierdalać? Nawet, znaczy nie byłem osobiście, dużej ale, ale, bo, bo mówisz to też na podstawie tych filmików, które się pojawiły Tylko w mediach. Facebook. Tylko Facebook. A w, a w mediach jakichś takich dużych No Są, no Innych... wiadomo, TVN zawsze będzie jakby, wiesz, promować tą drugą stronę, no a tak. ci będą mówić, że, że są złe. Różne widziałem, bo też mamy taki... Ej! Co? Nie sądzę, tak nazywa się ta audycja, właśnie ją zaczęliśmy. Odsłona numer 3. A tak naprawdę z tobą numer 2. Jest ze mną cudowny, ja nazywam się Michał Trochlepszy. Witam Was serdecznie. Nagrywamy dalej. To jest trzeci odcinek. Poprzedni był z kolegą Matem. Mam nadzieję, że się podobał. Był dość chaotyczny. Bo przeszkadzali nam często i gęsto koledzy za ściany grając ta 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 ta, ta 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 i tak tak w kółko. Ale to jest trzeci odcinek i spotykamy się kolejny raz. Fajnie, że nam to weszło trochę tak, w taki nawyk wiesz, w taką Też... sytuację, że mimo wszystko mamy koleżeńskie spotkanie wieczorem. Tak, tak. I... Możemy sobie posiedzieć, pogadać. Tak, warto, warto dodać, że spotykamy się wieczorami raczej na tego typu sytuacje. Tak, bo, 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 bo w radiu jest tak, że przynajmniej ja mam takie odczucie, że to z Need for Speed mi zostało i z radia, które tam grało, że te, te piosenki, gdzie słychać wszystko, te piosenki, które, które leciały i jechałeś nocą. Mhm. Riders, on the Storm razem. Ale to jest do. Underground, y, dwójka chyba. Tak. No i wtedy były właśnie takie, takie, takie rozmazane rozmowy, które właśnie prowadzimy. No i ten lockdown stary. Ja jestem, ja jestem trochę rozwalony tą sytuacją. Nie wiedziałem, że to tak się, tak się potoczy, no ale, ale, ale jestem, jestem naprawdę zdruzgocony. Szczerze. Nie wiem, jakie masz odczucia i, względem i, tego. Ja nie, chcia, i, nie, nie rozmawiamy o polityce, tylko tak. wiesz, to, to nas dotyczy każdego. Dlaczego? To jest mało tego. Każdy z moich znajomych, których mam i. Y, y, y no nie są jakoś związani z, z tematami politycznymi, nie są wujkami, którzy wiesz, na, na przy sałatce jarzynowej, na, na, na imieninach ciotki się, się po prostu wypowiadają politycznie po którymś głębszym kieliszku. Mhm. Ci są tacy, ci są tacy. Tylko, tylko są ludzie, którzy zawsze byli powściągliwi w swoich jakby opiniach na temat polityki i w ogóle rozmawiania. Tak, wolnościowcy, wiadomo i tak dalej. A teraz ci ludzie zaczynają y, mówić o polityce cały czas. I ja na przykład... Ja... Ja się bardzo wystrzegam tego, żeby czy na fejsie, czy na, czy na Instagramie gdziekolwiek wypowiedzieć się politycznie, bo mogłem to robić bez żadnej konsekwencji kiedyś. Mm -hmm. A teraz się boisz, że. A teraz jak coś napiszę, to mm -hmm. A, przypiszą mnie do jednej albo do drugiej strony i gówno, które w Ciebie rzucą, tak. odpadnie, ale troszkę zawsze zostanie i będzie <laughs> lekko pośmierdywać, kiedy będzie już ciepłe. Nie? Zgadza się, jest, jest tak. Znaczy powiem ci, że ja. Nigdy absolutnie nie, nie wchodziłem w te tematy polityczne, zawsze to było trochę obok mnie, jakby nie interesowałem się, wiesz kto... Polityka. Polityką ogólnie. Tak, ogólnie. I, i, I powiem ci, że wiesz, czuję, że... Bo, bo ci nie dotykały te rzeczy. Tak, zgadza się. Bo zgadza nie miały realnego wpływu na twoją, twoją sytuację. No tak, ale, ale, ale wiesz, od kiedy się znamy, a znamy się dość długo... A... No kilka kadencji rzę, rządu minęło. Tak. <laughs> to pamiętam, że ty zawsze byłeś w miarę na bieżąco z, z, wiesz, z nazwiskami wiesz, osób, to, to... które się przewijały i tak dalej, nie? To wynika z tego, że ja niestety, ale studiowałem historię, specjalność kultura polityczna. Na której nie skończyłem. Zdjęłem 5 lat, ale nie napisałem pracy. Pozdrawiamy polskiej. wykładowców, Michała. Bardzo serdecznie. Nasz, wiesz, 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 jaka była historia, jak przyszedłem na, na, na pierwszy rok, na pierwszy zajęcie. No właśnie, 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 szczerze ci powiem, że czasami myślę o tym, jak, jakby co to bym kierowało i to jest świetny moment, żebyś wytłumaczył się. <laughs> nie planowałem, Naprawdę. nie mam tego w scenariuszu, ale, ale mogę się opowiedzieć. Prosimy. Skrótce, bo poznałem tam mojego drugiego, drugiego przyjaciela. Drugiego, ale nie pierwszego, pierwszego nie, a drugiego, takiego Dobra, samego. dobra, nie tłumacz ale się, przyjaciel... wiem, że, wiem, że... Jest też twoim przyjacielem, więc tak. to się wszystko liczy. Pozdrawiamy Mata serdecznie, z którym był właśnie poprzedni odcinek, nie sądzę. I tam poznaliśmy się na studiach, stary, no bo ja się zainteresowałem historią, jak, zawsze w jakiś sposób mnie to fascynowało. Szukałem korzeni, robiłem drzewa genealogiczne. Zresztą u mnie w rodzinie to jakoś tam było... Mam nietypowe nazwisko i próbowaliśmy do tego dojść. Masztalerz? To, to jest żart z pierwszego podcastu, Ale nie usłyszycie, bo go wycięliśmy. Dobra, przepraszam. Przede tak, zresztą, ale masztalerz albo... to też nazwisko. Tak. I, i... I zawsze jakaś ta ciągota do tych, do tych historycznych rzeczy, żeby sięgać do korzeni, żeby patrzeć w siebie i w historię i w całą ludzkość, gdzieś tam, gdzieś tam we mnie była. I znalazłem się na studiach historycznych. Ta kultura polityczna to był przypadek, tak naprawdę. Ale to jest bo... po prostu. Nie, bo masz studia historyczne, a kultura. To, był, to była specjalność. specjalność. Tak? A jakie były jeszcze specjalności do wyboru, tak z ciekawości powiedz? Czy to mogłeś wybrać, czy zostałeś, mogłeś, przy, była jakaś tiara przydziału? Mogłeś i... wybrać, ale tutaj było mało ludzi <noise> i były... Ja tak trochę na najniższej linii oporu poszedłem Aha. ze studiami. Ale tam było mało ludzi i e, znałem zagadnienia mniej więcej, jakie będą na rozmowie kwalifikacyjnej. I kiedy poszedłem, to pan mnie zapytał, a jakie muzyki pan słucha? O, wiesz, stary pan, pan doktor, pamiętam, jeszcze siedział trójka była taka, bo to były takie trochę jak randka, taka wiesz, szybka, mm. speed dating 2008. Okay, okay. Że się dało się przy stoliku, było troje rozmówców, wykładowca, jakaś młoda studentka, która, która wykładała, i, yy, i pytali mnie o różne rzeczy, dlaczego, i tak dalej i tak dalej, ale też padło pytanie o to, czego słucham. I ja wtedy byłem na fali, słuchałem bardzo dużo ja Jacka Kaszmarskiego. A Jacek Kaczmarski miał, niektórzy znają, niektórzy nie znają, niektórzy mogą strasznie się oburzać na niego za to, że bił żonę po pijaku, ale był bardem Solidarności, był bardem i pisał piękne rzeczy. I ja naprawdę wielu historii, ciekawych historii, na przykład, nie wiem, z Biblii, z literatury czy z historii, dowiedziałem się właśnie z jego tekstów. Dowiedziałem się, czym jest Raut, na przykład, z jego tekstów, bo też była taka piosenka mhm. I, i oni mnie zapytali, ja mówię, że Jacek Kaczmarski... Tak, no to niech pan coś za, 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 jakby tutaj przytoczy. Jakby się, jakby ale nie, nie, niech pan zaśpiewa. <laughs> Śpiewałem na maturze, ale to Stachura. E, i, I wiesz, i ja mówię, ty, historia, nie? Podobno są zajęcia z Łaciny na tym. Nie byłem przekonany do tego, mówię, dobra, ale znam coś po Łacinie, Coś, co się nauczyłem, słuchając 50. raz y, piosenki Jacka Kaczmarskiego o Cesarstwie Rzymskim. I mówię, galie są lives impartes stres, qualum berger, ale Makwitani. Teraz to był dłuższy cytat, i chodziło, nie pamiętam o co w tej chwili, ale to, to, to było jakby. Możecie mnie teraz zrugać za to, co powiem, ale nie wiem, czy to jest prawda. Ale to chodziło chyba o, o, o wypowiedź Cezara względem władzy, ale płaci nie było. I wiesz, i przyszedł młody koleś, w ogóle wiesz, z 11. Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu imienia Wacława. Co to jest za rewizja w ogóle mnie dzisiaj? No ale opowiadaj, <laughs> bo to jest ciekawe, naprawdę. I, I wiesz, i patrzą na mnie jak na takiego, takiego chłystka, który w ogóle, wiesz, rzuca łaciną. Pyk, pyk, pyk. Wszyscy na no, tak, jak mam, mam talent, nie? Czyli ja dostałeś ja mówię, no, no, rano, nie? złoty bilet. I, tak, no. No, można tak powiedzieć, nie? I pamiętam, że na drugim roku był profesor Jezu, jak te wszystkie historie mi się teraz otwierają. No, dawaj, dawaj. Nie e, patrz był, ten ekran. Był profesor. E, <laughs> był profesor, którego nie pomnę teraz, jak się nazywał. W każdym razie napisał bardzo krótką historię książkę e, o. teraz poczekaj, no wszystko teraz będę zmyślać, bo już nie pamiętam szczegółów, ale chodziło o jakąś konkretną cywilizację, bardzo dawną cywilizację, taką, która, która trwała krótko, nie te, jak z, które znamy, jakby z których wyrastamy, tylko... Kurwa, Sumerowie, nie. nie pamiętam, w każdym razie napisał. Bardzo krótka, mała książeczka, 20 stron i z tego był egzamin, u niego, z jego książki. Ja no, przyznaję, można. że nawet jak, no bo kupiłem tą książkę, ona kosztowała chyba 10 złotych i i ja i nie przystałem na ten egzamin. I zmyślałem strasznie. I on, ale opowiadałem barwniej kwieciście, bo troszeczkę na historii o to chodziło, żeby, żeby, żeby opowiadać takie historie. I on mówi że no, no co ja mam z panem zrobić? Jak pan się nazywa? Niech pan mi da indeks. Mówię: Michał trochę lepszy. O, ciekawe nazwisko. A skąd się wzięło? No to ja mu genealogię od początku od 1700, wiesz, wyłożyłem, ta, ale tak, bo tak znam, tak taką. Znasz, Tak, tak. Znam. I opowiedziałem o legendach związanych z tym, on mówi: Wie pan co? Powinienem pana ulać, tak naprawdę. Ale ma pan piątkę. Ciekawe, ciekawa historia. Dobrze, że się pan interesuje rodziną. Ale w sumie tak. bardzo fajny tak wykładowca czy, 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 czy profesor. Tak, no bo ludzko A, podszedł. Nie? A nie, że tam nie znasz daty. Znaczy, no z jednej tak strony, tak, no nie zostałeś przeegzaminowany z odpowiedniego materiału tak. <laughs> wymaganego do zaliczenia tego egzaminu, tak? tak? tak. tak. Ale, ale, ale wiesz, co to było fajne w tym <coughs> kierunku, że nie musiałeś do końca znać odpowiedzi. Tylko to jak... chodziło o. Tam bardzo często chodziło o związek przyczynowo-skutkowy. Super. I i jeżeli i określenie tego, dlaczego tak jest, i tak dalej skąd Ale się wiesz, wie, że... bo chodziło o to, żeby y, nauczyć ludzi myśleć. Uh -huh, uh -huh. Y, myśleć, postrzegać? Tak. I, i żeby. No to tak... I, 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 I to jest świetne, że tak naprawdę no, po to powi... są, powinny, powinny być studia, być studia tak? To A nie nie chyba, na że nauczenie to jest politechnika. się. Chyba że politechnika, no, uczysz się konkretnych jakichś tam rzeczy. Tak, tak. A tu powinieneś być naj, za... Największe wzięcie. No polityki, teraz, tak. teraz jest no. troszeczkę inne, czasy się zmieniły, nie? Tak, bo online robią zajęcia, teraz słyszałem. No ale stary, ja pamiętam jak szedłem na studia, to na Politechnikę szły same nerdy. Tam rzadko kiedy była dziewczyna, no. a teraz to jest w ogóle in, in, inna społeczność. Mam pewien cytat, bo chciałbym jednak mimo wszystko, żebyśmy w naszej rozmowie zahaczyli o temat muzyki. Pamiętasz taki zespół Molesta, Molesta Evenement, taki warszawski rap, i tam był genialny tekst w refrenie, który się powtarzał bardzo często i e, brzmiał Zadasz mi pytanie, byle było z sensem, uważaj o co pytasz, głupi nie jestem. I, i to było chyba Radoskur i jak ostatnio sobie słuchałem tej piosenki, to mi się skojarzyła właśnie wiesz, z naszym, z naszym gadaniem. I, e, I tym tematem... Muzycznym motywem, bo moglibyśmy puścić ten kawałek, ale nam utną prawa autorskie od razu, a się nie ma co w ogóle z nimi certolić. Nie no to, można posłuchać sobie we własnym zakresie. Tak, polecam w ogóle. Molesta uczyła bardzo wielu, bardzo wielu różnych rzeczy. Jakie to były lata? To były lata 90. Nie znasz tego, te, tego, tego, tego przydziału. Nie, nie, no, lata 90. w muzyce znam, ale, ale nie, nie. A jaki nie... znasz polski hip-hopowy zespół? Jakiego słuchałeś tam. tam... Nie, w latach 90. nie słuchałem W ogóle nie, nie, nie. Komple w ogóle jakby polski hip-hop jest mi bardzo obcy. No to jak, Szczerze. Jak, jak powiesz obcy, hi polski hip-hop, to, to kto? W tej chwili? No to. No nie, cokolwiek, jak... co ci się kojarzy? Nie musi być no, nie, się no nie, no, no, no to kojarzy mi się tu lokalnie, wiesz, Ryszard Peja na przykład. nie? Okay, okay. No i to, w, to są w sumie l, l, lata 90. No tak, już Ryszard, początki. Tak, tak. tak. Eee... No dobrze ci się kojarzy. No, <laughs> chyba, że mieszkasz na wschodniej stronie. To wtedy, no, wtedy gorzej. Wtedy Tede. Tak, no chociaż. Bo no. Oni mają Disa, ale nie mają Disa. To tak jest, wiesz, pomiędzy. <laughs> tak. eee, nie, ale jakby ale to, to nie, jest kompletnie nie moja, nie, moja, nie mój świat. nie, nie. nie. A, a zagraniczny hip-hop? Bo wiesz, że tam są dobre bity w tych stanach. No, ale wiesz, no dobra. No to słucham, wiesz, zagranicznego hip-hopu dla dobrych bitów, a nie dla tekstów, bo no, okay. jakby mm, no, no nie jest to mój język macierzysty i też, nie, wiesz, pomimo, że dobrze operuję angielski, to jest ważniejsze. No a, a umówmy się, no w hip-hopie to też ta warstwa muzyczna no, najczęściej to jest po prostu je jeden. Mhm motyw, e, tak. wiesz, jeden bici, który się przewija i, i do tego jest dobra gadka, tak? tak? Z no, Casio normalnie puszczone. No z Casio nie, ten zagraniczny nie. <grym> ten jest ten z jest Z tych droższych instrumentów, tak. <grym> Dokładnie, z tych lepszych lektur. Tak. Ale, no dobra, ale, ale to ty mówisz, że, że, że TD, że, że ten... Mm. Wiesz co, mogę ci polecić na przykład zagranicznego hip-hopu, jak chciałbyś posłuchać y, Fajnych tekstów, mhm. to. to a, Bo ja trochę znam mnie tam. Z zagranicznego? Notori no, Notorius, Clan, i proszę. A, okej. Okay. No. Tam trochę znam tych rzeczy. No to, ale to to mówię o czymś takim już super współczesnym teraz. No. I to jest w połączeniu z, z, z taką muzyką jazzową tak naprawdę, chociaż no to znaczy jazzową, no, mm -hmm. generalnie to jest taki ar, a, na żywo grany hip-hop RMB. No okej, okay, no dużo R&B i jazzu jest. Tak w i to, w i to, to robią tobie. tylko czarni. No. Mm -hmm. e, więc klimat jest e, też mocny specyficzny, mo yeah. bardzo mocny. I, i, I płyta się nazywa: generalnie artysta, który to promuje, to jest Robert Glasper, a płyta mm -hmm. się nazywa Black Radio. Mm -hmm. I ona też miała swoją drugą odsłonę, i jakby wykreował się stały taki skład muzyków, którzy, którzy grają, nie, akompaniują. Okay. I każdy utwór na płycie jest innym hip-hopowcem. Y, tudzież tam... Z gościem, to jest na, w sensie. na, na featureingu. Na no, featuringu. I każdy jeden, filmie. i cała płyta ma na przykład 11 numerów i w każdym numerze jest ktoś inny. Okay, I to okay. jest absolutny sztos. muzycy stos. są ci sami. Muzycy Tylko są ci zmienia sami. Się rapper, który śpiewa, zmienia się raper, który Zmienia się raper. I, i, I jakby masz jeden cały czas sznyt, chociaż mhm. y, nie czujesz takiej, e, takiej powtarzalności, wiesz, klimatu, bo, bo, no bo utwory są różne, mhm. ale generalnie cały czas jest to taki rasowy... Okay, y, y, okay. Czujesz. Czarny... No, 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 no. I do tego wiesz, masz flow różnych artystów na featuringu, którzy po prostu tam okay. przyszli zaśpiewać. Tak? A oni są z, 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 z takich bardziej znanych, czy takich właśnie ten. Czy nowych, chociaż może my nie ma, znamy tego rynku. To może też są być takie... No, nie, no, ra, raczej to są, to, to są znani ludzie. Okay. Jak ktoś zna, nie wiem, Bilal albo Mosdef, na przykład. No widzisz, to ja teraz nie, nie znasz. Wiem, o czym no mówisz. ale to są. Ta, to, to jest dużo bardziej nowe okay. Jak, okay. Okay. jak to, co wymieniłeś wcześniej, nie? Dobra. Jak na przykład y, Tupak, który, tak. który no, na przykład żyje gdzieś Daj tam spokój. na no, tak Razem Z Fredym Merkurem tam wiesz. I z Panem Boczkiem. Świeć Panie, nad jego duszą. No. To Przeka, prawda. Informacja. E, ale je, skoro już rozmawiamy o muzyce, to e, chciałem z Tobą porozmawiać na temat. Bo ja nie jestem pewien, czy myśmy to oglądali razem, czy nie. E, jest taki koleś, który jest basista Davy 504, mhm. e, który tam robiliśmy te filmy i robi z basu bóstwo. Tak. Oglądaliśmy. E, po oglądaliśmy I, i każdy w owacym zakresie też coś oglądał. Tak. I, i on, tam, on tam ma taki. Ja, Chcę powiedzieć o pewnym fenomenie, który się pojawił e, i próbuję go zrozumieć i, i zaskakuje mnie po prostu za każdym razem, bo on dawał, e, oglądał i dawał donate, donacje. W sensie wsparcie finansowe w, dla ludzi, którzy na takich portalach jak OMEGLE, mhm. e, czyli taki czat RULET trochę. Nie wiem, mhm. czy kiedykolwiek byłeś i, i zaznałeś czat rulet. Byłem, byłem. <laughs> A zaznałem o, 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 to. Show Up TV też? E, nie, to nie. To, to nie, to nie. nie. Bo to bez kamery. Tak, Ale wiesz? tak, Tak. Nie wiem, A, czyli byłeś. Nie, nie, nie wiem. No, patrzę na Ciebie. No. <laughs> Więc no, próbuję Dobrze. ci przytaknąć odpowiednio, żeby nie okay, wyjść no. na kompletnego ignoranta <laughs> tych tematów. I, I tam jest tak. Ja bardziej chcę powiedzieć o Twitchu, bo to jest platforma, na której... Ale to on, on to brał, jeszcze raz powiedz, jakiego... Omegle me, o to Jesteś pewien? Nazwało. A to nie było typu jakiś tam Music Fever albo coś takiego? Bo ja, bo ja w, pamiętam, że fever, na, na, na kanwie obejrzanego te, te chyba coś tego filmiku oglądałeś? z nim y, zrobiłem research te, tego, tego portalu. Okay. Ale nie, to nie jestem w Waszynku, tak, tak powiem. Music Fever. I tam ta muzycy ogłaszają się, że dogrywają jakieś, to jakieś jest rzeczy z filmikami. Tak. Znaczy, znaczy, no musisz mu musisz po prostu zapłacić jak płacić. za zlecenie. Tak. Znaczy, nie coś. Nie, to a, mówimy o różnych to jest, rzeczach. A, to jest takie, okay. że typu panorama film. No dobra, dobra, dobra. Wiesz, masz Taki Gigantry. Gum takie gumtree trochę, tylko że no lepiej zorganizowane, jakby. No, czyli to jest no, jakby no profesjonalne. To jest w pełni profesjonalne. Tam okay. wrzucasz swoje portfolio, no dobra, dobra, dobra. Wrzucasz, masz jakby zespół stron, profili różnych hmm? muzyków, wiesz, wpisujesz tam Gitarist, nie? bo to jest to amerykańska strona no. i ci wyskakują różni, <laughs> wiesz, gitarzyści okay. i teraz masz podgatunki, masz od razu na dzień dobry oceny ludzi, którzy korzystali, a to jest, istotne. A to jest, to jest bardzo istotne, istotne tak. bo ci co mają, wiesz, dużo i, wiesz, i tam naprawdę ale tam się znajdują, wiesz, Black Mirror, nie? Ale tam <noise> się trochę znajdują trochę. absolutne tuzy, wiesz, ludzie, którzy nagrywali, wiesz, na przykład, nie wiem, gitarę do, do Michaela Jacksona, wiesz, jakieś Bo takie sytuacje. to jest sytuacje. writing, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. To jest, radaliśmy. no, znaczy. Taki tylko że na innej zasadzie. Na innej zasadzie, no. Ale to, bardziej, no to jest muzyk sesyjny, nie? To, to, to on ta trochę. Platforma, o której ty mówisz, jest w pełni profesjonalna. A to, o czym ja chciałem powiedzieć, to jest chodzi o to, że. Mm, a, ja wiem, o, t, pokazywałeś takich ludzi, którzy, to tak. takich ludzi, którzy... Potrafią grać na oni, oni, znaczy Dla uściślenia, tak. to jest portal, w którym muzycy, tudzież nie muzycy, ale jakby próbujący mhm. mieć coś związanego z, z danym instrumentem, prezentują swoje umiejętności na żywo, w czasie tak. rzeczywistym. Tak? I, I to jest niesłychane, bo oni mają w swoim domu, tak. w małym pokoiku, zbudowane w pseudo studio, gdzie mają kamerę skierowaną na siebie, tudzież dwie i przyłączają, w zależności od tego, jak ktoś jest uzdolniony technicznie, mają instrument, który jest spięty i dobrze gra. I to też to zależy jest... jak są ustawieni <laughs> technicznie. No a nie jest. Trochę Trochę jest. troszkę tak, troszkę tak. Bo można różne rzeczy przeczytać w internecie i poradniki. W każdym razie Twitch jest absolutnie dla mnie w ogóle odkryciem, bo ja myślałem, że Twitch to jest taka platforma do streamowania gier, do, do, do tych Dlaczego? czego? Co wkazać? Klamki? Nie, co to jest? Co pokazałeś? Nic, żebyś podniósł trochę mikrofon. Fakt, opada mi? Ale przytniemy to spokojnie, bo możemy spokojnie się... Nie, znaczy nie, że opada ci, tylko... <laughs> trochę opada. O, trochę tak. O. Masz rację. No, ale jakby... Patrzę tam nie, nie, cały nie czas i tak ogóle... jesteś głośniej. Nie, tak? No, no. to, ale to zmniejszymy. <laughs> no ale ja mówię dużo bliżej. Stary, ja dotykam ja ustami... Ja, nie ja nie wiem, mówię, bo to mój jest... Mikrofon. A, no tak, ale powi powinieneś dostać inną gąbeczkę. Wracając. Twitch. Yy, i niesłychane jest to, to że na platformie, na której, yy, która się zaczęła w ogóle z gier i, i jakichś konkursów i w ogóle yy, pojawiają się ludzie, którzy po prostu grają fajnie. Jest mnóstwo, ja chyba z kimś, ja ale, na pewno rozmawiałem z kimś, ale o tym. nie wiem czy jest... z tobą. Jest pełno dziewczyn, które grają na ukulele, tym co A tam dużo, dużo jest, no tak. Ale jest też bardzo dużo ludzi, którzy naprawdę potrafią zajebiście grać, nie? I, I robią to super. I na przykład wiesz, możesz im wysłać pięć dolców, żeby ci zagrali na przykład wiesz, gamę, a, albo najtrudniejszy utwór, który potrafią wtedy jakąś fugę bacha na przykład grają, nie? I, I jest to niesłychane. Ale po, podsunąłeś mi teraz tak realnie pomysł, żeby no bo w sumie, jak możemy się rozejrzeć, no tu słuchacze tego nie zobaczą, ale mam techniczne możliwości, żeby spróbować się do tego podłączyć mm -hmm. i zobaczyć, czy to rzeczywiście działa. I realnie móc stwierdzić, no tak. chyba, że będę tak saks, nie? nie? Ale możesz coś Ale coś tak mogę zrobić. spróbować ale i zobaczyć. Bardzo wielu, bo, jeżeli, bo przypomnę tylko, że perkusja jednak jest jakimś tam twoim hobby. Tak, tak. I... i i bardzo dużo na tym tyczu jest ludzi, którzy, też jest bębniarzy, bo też możesz, tak jak mówiłeś, możesz sobie wybrać pod kategorię, jaki instrument na przykład, czy jaki styl, mm -hmm. e, ale bardzo dużo jest bębniarzy i większość bębniarzy jest e, elektroniczna perkusja, no bo mieszkają w bloku albo nie mają warunków tak, po tak. prostu. I normalnie I... wszystko przez słuchawki leci. On, znaczy, no, wiesz, no to, no to coś, coś, no tak? klarowność brzmienia jest na pewno lepsza, ale powiem ci, że jakby to dobrze wykminić, to no. tu by było pole do popisu. Byłoby, to prawda. To prawda. Umówmy się tak. Jeszcze trzeba donaty ogarnąć, to jest inna sprawa, powiem Ci na zakulisiu. Dobra, czyli po programie będzie można już wyczytać mój numer konta i dawać Donaty na. Nie będzie można wyczytać, to się przez Paypala wszystko. A, robi. przez Paypala. Tak. No. W każdym razie ci ludzie, którzy nas słuchają, przeleją na to konto, które podam. No stary, jak będzie wychodzić trzeci odcinek tego podcastu wspaniałego, nie sądzę, to będzie już chyba przed świętami jakoś w grudniu I, e, i normalnie będziemy mieli konto w dolarach. No to ja w ogóle jestem spokojny już teraz o tą pandemię. Możemy po prostu siedzieć Głupo, gary następne. <gry> Dokładnie. <gry> Pięknie. E, zakończymy kącik muzyczny na razie w tym momencie i zaraz do Państwa wracamy. A słuchacie audycji radiowej Nie, Nie sądzę. sądzę. kalkulator, kalkulator i PC. Eee, eee, tak, tak. No i dobra, no i... no i jakby ludzie się o to, no może nie zabijają, ale jest to, jest to taki e, sprzęt, który no każdy e, właściciel studia chciałby, Chciałbym. taki must have wręcz w, w, w sprzęcie takim e, analogowym, w sensie prawdziwym. E, no i to jest cyfrowy, cyfrowe urządzenie. Okay. Czyli tak naprawdę, jaki jest... byłby problem, żeby to przenieść na, na świat pluginu, tak? Cyfrowy, no bo skoro... To jest ta różnica jest... między brzmieniem prawdziwej sprężyny w reverbie i no, ale... cyfrowej sprężyny. No, no ale no, nie, no ale tamto... No, nie, no ale ty mówisz prawdziwej i cyfrowej, a tamto no. to jest urządzenie, które jest komputerem. To jest cyfrowe urządzenie. Już z założenia jest cyfrowe. Tak, od razu. Super. Tam nie ma żadnej kurwa lampy mm -hmm. i tak dalej. Jest tylko jedna rzecz. Ma swoje... Wyjścia. Mhm. Czyli, czyli no jakby, przetworniki. No, no, no. I one nie są najwyższej klasy. Rozumiem. I, a tylko, że one powodują, że jak przepuszczasz przez to cokolwiek, to to już nadaje jakiegoś tam brzmienia. I teraz teraz to zepsucie Tak, tak, przez, no, tak jakby, w cudzysłowie. Tak? I teraz, jak ty próbujesz to zrobić. Na, na, na sprzęcie, wiesz, z pluginu, który też hmm. jest jakby cyfrowy, no bo będzie, też jest komputerem. Nie będzie tego, tego Nie ma tego elementu. Te, tego no, elementu no, no. No. I, i, I już to brzmi inaczej, nie? To prawda. No. no to jest tak jak właśnie nasz kolega Kowal przywiózł ostatnio takie urządzenie, bo zakupił kampera. Pozdrawiamy Kowala. <laughs> Serdecznie. Trzymaj się tam. I, I wiesz, i on w pewnym momencie uderzał w to, w to urządzenie, tak jak się uderzało kiedyś, tak jak przechodziłeś na scenie na przykład i stał Fender ze sprężyną albo jakikolwiek inny piec, który miał reverb sprężynowy, prawdziwy, mhm. I, i przechodziłeś obok i mocniej tupnąłeś na biteku, to yy, robił taki... I ty chcesz mi powiedzieć, że Kemper to Taki robi? Strzelanie. I on to robi. I on mówi, że niby tam jest jakaś sprężyna, że jest jakiś mały reverb, ale ja nie wierzę w to. To jest tak cyfrowe urządzenie i wydaje no mi się... W... Można by to sprawdzić, ale nie chce mi się tego sprawdzać. Ale, ale, ale jest coś takiego. Że, tak, lekko, uderzyłem, lekko uderzyłem w nie, tak wiesz, od góry. No. I... Kojarzysz Bo... ten dźwięk, nie? No, ale w, w tym urządzeniu, co tu jest, też jest. Tak, Tylko, właśnie, że tu jest właśnie, prawdziwa sprężyna. Właśnie, właśnie. No, no właśnie. I, to, I nawet jak potrząśniesz... Pojebałem urządzenia. To było u ciebie. To było Oglądaliśmy w tym, jak? Tak. w mogu. W mogu. No. W camperze nie ma czegoś takiego. Nie, to pomyliłeś urządzenie. Nie pozdrawiamy nie. cię, Kowal. Kowal, nie pozdrawiamy, <laughs> wytniemy to. Nie wytniemy, to ale jest, przy... To jest tu i tu jest. Nie, spoko. No. Ale, to, ale tutaj jest. Tu jest, jest prawdziwa ale. jakaś sprężyna. No raczej to jest niewielkich rozmiarów, ale to słychać. I, okay. to, i to się nagrywa. Mhm. W sensie, bo jak odpalić ten, ten reverb, normalnie wiesz, że on jest, że jest włączony. No to on musi mieć mały mikrofon tam. Jak to się nagrywa? A nie mam pojęcia. To Pacz, musi być jakieś pieniądze. Nie, albo no jakieś piezo właśnie. Jest, Musi być jakieś piezo, Przetworni, bo dźwięk zbiera... z tego urządzenia wychodzi na tą sprężynę, Ale to ciekawe, nie zastanawiam się nad tym. Bo jak całe to urządzenie jest. jest elektroniczne, cyfrowe jest. Eee, bo jest, nie, no, to jest nie, no jest, no, nie, no, płytki są, mm. no, ale to są, no, układ jakiś tam, wiesz, modularny. No tak, tak no, nie, tak, tak, urządzenie, ale to, są, ale to są jakby. Bo czym innym jest takie cyfrowe urządzenie, a czym innym a jest? jest ciekawy Instrument wydaje. rzeczywisty, bo wiesz, no, ale wiesz, gdyby to grało, możesz... no, ale poczekaj, nie, nie, to musi być, to Musi być jakoś rozwiązane i tak elektronicznie, no bo gdyby to grało, to by było słychać, że to granie. nie? To jest ale proste. jak tam uderzasz, to się to odzywa. Odzywa się. Czyli ta samej sprężyna... w sobie nie usłyszysz, bo to jest tak jakbyś wziął sprężynę z długopisu no. i sobie pstryknął. No. Ona nie będzie taka głośna. No, o, no tak, ale... Więc musi coś zbierać, to drganie tej sprężyny i przetwarzać. Więc no musi tak. być pieco, tak jak powiedziałeś. No, ale to ciekawe, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Kurwa, No widzisz. Niesłychane są urządzenia zbudowane przez człowieka, a tym bardziej przez reptylian. <laughs> Witamy Was serdecznie w drugiej części naszego, e, naszej audycji. E, ja nazywam się Michał Trochlepsza, a ze mną jest kolega cudowny. Rozmawiamy o rzeczach różnych. Wiesz co? Byłem mhm. dzisiaj na przeglądzie z samochodem. Którym? Bo masz ich tak wiele. Nie że... swoim, tym czerwonym. Okej. Okay. I pojechałem i... I za każdym razem, jak jadę na przegląd samochodem, nieważne jaki ma różny to zastanawiasz się, czy przejdziesz. Dodam, to już nie chodzi o to, że te 50 złotych się zawieruszyło za, za w dowodzie rejestracyjnym, ale za każdym razem widzę tych panów życia. Aha. panowie, którzy pracują, może coś się zmieniło, ale ja może jeżdżę do, do złych punktów diagnostycznych. <laughs> nie. Przepraszam cię, muszę ci to powiedzieć, bo mi no dzisiaj no to, to tak ubodło. Ale powiedz! Że to są jacyś królowie życia w ogóle. Ci ludzie, którzy ogarniają przeglądy, to są jacyś bogowie. To jest tak jak na przykład ze znajomymi mieliśmy salkę prób w takim e, starym magazynie mm -hmm. po, 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 po fabryce akumulatorów w centra. E, i, I tam zawsze był jakiś cieć, tak się, tak się zawsze go nazywało. I ja pamiętam, bo mm, na Starłanie był, e, był ziomek, którego nazywano. E, Maleńczuk? Tak, tak go nazywano. No tak ja mam stylowe i tak dalej. To są królowie życia. Oni, od nich zależy nic, a tak naprawdę wszystko. A, okej. Okay. Bo mm, kiedy ja pojechałem na ten przegląd, to wiedziałem na przykład, że nie mam oświetlenia tylnej tablicy, ale nie wiedziałem, że mam ręczny kiepski. No ja no to co ja mam wpisać? Ja mam pana odesłać z powrotem do mechanika? A ja mówię, cwaniak, oczywiście wie. No, wie pan, ja byłem dwa tygodnie temu nowe opony założyłem do przodu i powiedziałem, że jadę na przegląd i tak zrobili. Wie pan, nie chce się robić mechaniką teraz. Oni narzekają, że mają mało klientów, że muszą dezynfekować i tak dalej. Się uśmiał, mówi. Tu ma pan moją wizytówkę. Likwidujemy to miejsce i od stycznia jesteśmy w nowym miejscu. Zapraszam. To są, to są królowie. Tam nie masz gadki, tam nie możesz być ponad tym człowiekiem, bo ci nie da przeglądu, tak. bo ma państwową pieczątkę czerwoną no. i nie przegadasz. Chyba, że masz auto leasingowane i masz przegląd, jakby wiesz, wpisany w tak dalej. No. A ja mówię o takich przeglądach, takich samochodów, które są jakby wiesz, albo albo z drugiej ręki, albo już tam wiesz. Rozumiem. Po leasingu. No tak, tak. wiem o co chodzi. Jak mnie to strasznie zirytowało dzisiaj i się strasznie wkurzyłem na to. Niesłychane, nie? Ale powiedz mi, dostałeś w końcu ten przegląd? No, dostałem, bo się ładnie <laughs> uśmiechnąłem, nie? Aczkolwiek czasy wkładania pieniążka... Ale czy wsadziłeś też... mu te 50 zł do Nie, odpowiedzi? nie, bo już wiem, że minęły te czasy. Jeszcze z rok temu mógłbyś. To wiesz, zawsze ja... był jakiś, jakiś pan z wąsem, który mówił, nie, wie pan, a jak pan się zabije? Zabije pan innych ludzi. To ja też za to odpowiadam. Ale, ale uwagę, brali że... i tak. Nie brali... <laughs> <Ja> ma problemu. <laughs> ale zwróćcie uwagę, bo to się zmieniło, e, no. nie wiem dokładnie kiedy, ale stosunkowo niedawno, e, że e, pienio... płacisz za przegląd zanim dochodzi do przeglądu. Tak, płacisz z góry, i z góry jakby. Już ci I teraz wystawia fakturę czy paragon. Od razu wystawia i, i nie ma tak, znaczenia, ma czy przejdziesz przegląd, czy nie, bo wcześniej A... było tak, że jechałeś, ale to jest na, na ich jakby korzyść, bo jechałeś i mogłeś Eee, tak, tak, tak. I dostawałeś ewentualnie kwit, że. Że na przykład, jak nie przeszedłeś przeglądu, to dobra, proszę, proszę to no. naprawić i proszę przyjechać, ale nie traciłeś tej stówy. Tak, tak. A tak. teraz jest tak, że płacisz na dzień Od dobry razu, może, i, i, on, i on to ma w dupie. On może powiedzieć, wie mm -hmm. pan co, musi pan kurwa, to naprawić i tak dalej. I potem jedziesz jeszcze raz i płacisz jeszcze raz. Teraz pytanie, czy to oni sami tak zrobili, czy taki N jest przepis? No nie, no musi być na pewno przepis, yy, tylko pytanie dlaczego, bo komu się to w sumie opłaca, poza nimi bardziej, nie? Na no komu się to opłaca? Na no komu? Na no 99 zł. Bez złotówki. Wiesz, że oni muszą mieć złotówek tam w tej kasie? Bo wszyscy stówami płacą. No, albo przelewem. Albo, tak, karty. A chyba, że weźmiesz przypomnienie SMS-owe, żeby za rok przyjechać do tego samego punktu, to to kosztuje złotówkę. I wtedy tak? płacisz stówę. Okay. No, no przynajmniej tak jest tam, gdzie ale ja jestem. No. sms, chociaż jak już potem sprzedasz auto. No nieważne. No nie, bo to, bo to, to odświeżasz jest, co roku. To też jest potężny temat. Ale ja chciałem cię o coś innego zapytać. No. Bo skoro już jesteśmy w październiku, zbliża się listopad, a słuchacie tego na, albo w grudniu, albo w kwietniu może nawet, nie wiadomo. To... Zbliżasz się Halloween i to będzie inny Halloween i wszystkich świętych. Sugerujesz, że nie będzie chodzenia z cukierkami i psikusami? No nie będzie. Mm. Nie będzie. Jak sobie to wyobrażasz? Jak brałeś kiedyś udział w Halloween? Wiesz co... Jakieś przebranki, coś? jakieś party z, dziec, z dzieckiem, żeby mu zrobić frajdę bardziej. Okay. Bo tak z... Ale byłeś przebrany? Eee, wiesz co, chyba byłem za coś przebrany. No. Nie pamiętam. No Za jakiegoś pastucha. Czyli... Okay. To nie chcę pytać, bo. ogóle, to może próbuję sobie się w, 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 w Nie, przepraszam, to, pomyliły, ale... nie, pomyliłem. To, kolędowanie, to pomyliłem. To kolendowanie, to pomyliłem. Nie, Wydarzenie, to inna bajka. Ja wiem, to, rzeczywiście, tak, ale tak. zabrzmiało teraz, jakbym był kompletnym ignorantem w tej dziedzinie. Ale kolendowanie, bo. Kolę... Ko... A dobrze, że zahaczyłeś o to, bo mhm. kolenda to jest zawieszona. Nie wiem, czy wiesz. Kolenda z księdzem? Tak. <laughs> nie, nie, kolenda <laughs> z zoologiem. A nie, wiesz co, bo ja osobiście też nie przyjmuję kolendy z księdzem i jakby nie, nie No jestem... nie, bo to jest forma Jak... taka: wiesz, od drzwi do drzwi, a ty. Jednak... A ty no, no, door to door, no. Tak. A ty. ty, ty, ty Jak ja kiedyś, ty z mieszkałem, to jakby dla mnie nie było problemem bo przychodził do mnie ksiądz, którego ja gdzieś tam znałem, więc. Mm -hmm. I zapisywał do zeszytu, ile rodzice dali w kopercie? Nie, on raczej taki nie? nie był. Ka K raczej nie, był no, taki... raczej, bo nie zapisywał przy Was, ale zapisywał no, potem. A się... koperty, oczywiście. No ale a myślę, że po co to jest? To jest kontrola tego, kto jest w domu, jaka rodzina. No to jest on to, to są to stare sekwodomen z wie, z, jak, to dokładnie na tej, ale nie o tym chciałem powiedzieć, że ten door to door y, mhm. to, to jest wiesz, jak jak wszystkie firmy. No ale M koncert papieski, MML, ale koncert nazywa? papie koncert MML. papieski się no. odbył. Tak, i to, nie I, było, i to nie był koncert. To było wydarzenie religijne. A wydarzenie się to było? było. No to no widzisz. To jest różnica. Ale na przykład. Yy, Transkolorowy budyz był wywiadem. By, nie, nie chcę opowiadać. Historia prawdziwa, która wydarzyła się nieopodal nas tutaj, yy, yy, w miejscowości obok, nieważne gdzie. Nie wiem, co można myśleć, yy. Yy. Ksiądz yy, 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 miał. Tak mu się wydawało. Prawdopodobnie ksiądz proboszcz. Tak, miał, miał spotkanie. Ksiądz proboszcz już się zbliża, już puka. Do my, no, y, miał to spotkanie to z osobą, y, p, która prawdopodobnie była zarażona koronawirusem. covid no. Tak, y, no ale tam wiesz, zlekceważył ale... to. Od, Odbyła się normalnie msza, wiesz, ten, 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 Mówiłeś, rozdawanie to jest chipsa. Sytuacja, co policja przyszła i go zgarnęła. Nie, to coś innego. Okay. E, rozdawał chipsy i tak dalej, bo to jest świeża historia. Te, no. Teraz, dosłownie sprzed dwóch dni. Mm -hmm. Rozdawał te, wiesz, chipsy e, i ja tak grammy. dalej. I, i, I po czym źle się poczuł. No. No i, A i zmarł i, na tym. Nie, nie zrobił sobie test i się okazał, że ma COVID. Okay. No. I teraz co ci ludzie, którzy przychodzą, bo tam na msze wiesz, nie przychodzi pięć osób, nie? Po tego czy nie wiem czy widziałaś, ale są wypowiedzi księży w to nie telewizji dotyczy. trwam, którzy mówią oficjalnie na no. łamach telewizji, że świątynia mhm. jest ma. miejscem, w którym nie ma miejsca na takie rzeczy jak jakieś wirusy i tak dalej, ponieważ tam jest boska obecność. No oczywiście. Więc w ogóle nie wiem dlaczego się to zajmuje głowę. No bo wiesz co <laughs> Nie wiem, może po prostu zazdroszczę komuś, że wymyślił tak doskonałą firmę, która działa już od 2000 lat i nie jest opodatkowana. No. A ma wiele przywilejów. Oj, dużo. No, straszne jest to. Z drugiej strony, nie, nie wchodźmy, bo tak. Jean-Paul był w naszym pierwszym odcinku bohaterem. Był, i był. Jednego z segmentów naszej rozmowy, ale na przykład Franciszek, który niedawno teraz powiedział o tym, że. Związki partnerskie są tak, ok, Że, że, że one tak nie są wbrew nauce Kościoła. No ale co z tego, że powiedział to on tam, kiedy u nas w Polsce już mamy. U nas jest tylko jeden papież. U nas są tylko kremówki. I nie ma nic innego, nie ma innej prawdy. Jeszcze ona nie dotarła, bo ona jest zbyt nowoczesna mm -hmm. względem tego, co się dzieje w Polsce. E, więc to papież. Francesco? Francesco. Ładnie to brzmi. No? Światowo. Brzmi ładnie, tak. Francesco Internacional. Nie, to już jest faszystowsko. E, <noise> że on, jakby, No dobra, niech sobie mówi. Nie dotyczy Polaków, bo my już mieliśmy papierze. My już mieliśmy powiedzy. swoje 5 minut i, i koniec. A wiesz, co na tyle, na ile gdzieś tam ym, śledzę te jego postulaty i, i, i rzeczy, które głosi i, i jakby reformuje Kościół, no to uważam, że jest odpowiednią osobą na, na stanowisku. Ale tak jak powiedziałeś, w naszym polskim kościele, to zanim to się zmieni, to minie kolejne 10-15 lat, o, o ile to dotrze. O ile Żaden się... film Wegi nie pomoże. No i nie, nie. nie. <laughs> um... No i jest, jest to po prostu przykre. No. Jest, co tu dużo mówić. To, prawda. Prawda. To, jest tak, jak, to jest tak, jak patrzysz na takie pewne sytuacje, które się dzieją teraz, i tracisz takie poczucie ducha takiego człowieka, że jednak no, człowiek jest strasznie ułomny i, i strasznie dużo korzysta ostatnio z tej ułomności. Nie? Takie mam wrażenie. Wiesz, co? A ja mam zupełnie inne wrażenie. Tak? Znaczy, może, że no, co? Że, że, jakby zupełnie od innej strony tak sobie teraz y, 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 to próbuję poskładać do kupy i. Jest mi przykro, jak myślę w kategoriach y, naszego kraju, mhm. to jest mi przykro, że rozpatruję to na zasadzie takiej, że w sumie jesteśmy krajem takiego trochę trzeciego świata. A to Bo, zawsze by się mówiło. Zawsze Z się st tak mówiło. Polska ale, za murzynami. Tak, ale powiem ci, Końca już abstrahując od, od polityki i, i, i kto mhm. rządzi i tak Nawazamy. dalej, ale... Y, z mojego punktu widzenia, tego jak, jak, jak dorastałem i, i e, to miałem wrażenie, że bardzo mocno ten kraj się rozwija i jakby technologicznie i, i różne firmy i eksport. To był pewien postęp. Tak, tak a jak te... z koleją parową, że tak. nagle wiesz. To... No, no to tak Tylko, że mocne na porównanie, ale w małym dystansie czasu. No, nie? Ale, A w każdym razie, że jakby zbliżamy się do, hmm. wiesz, a teraz jest tak, że bardzo się cofamy jakby i tak nie jesteśmy odlegli mocno od tego zachodu bo wiadomo komunikacja jest tak rozwinięta że no tak. ludzie podróżują pomijamy no też wszystko. Kruko... tak no. ale, ale generalnie my za ścianek totalny nie wiesz no bo po prostu się zawsze to... śmieją wszyscy wiesz z Podlasia że tam no. do dronów strzelają z łuku ale... ale ale tak jest ale tak jest ale no. tak jest ale wiesz coś śmieszne I nie tylko z bo... Podlasia <laughs> bo bo Kurwa, no nie mieli, nie, to nie miała być audycja o polityce, no ale niestety szarga to nasze, nasze, nasze dusze bardzo no mocno. No nie bójmy się, nie bójmy się. Nie bójmy się tego. Nikt nie podawał metaforami. nazwisk tutaj tak, poza, tak, poza tobą. Dokładnie. To prawda. A ja nazywam się Michał Trochę Lepszy i ten podcast nazywa się Nie Sądzę. O czym chciałem powiedzieć, że, no, wiesz, że... ludzie, którzy, którzy jak już o tym mówimy, to mm, elektorat obecnej władzy, na przykład, wywodzi się ze wsi, mhm. bo jest duża część, tam mają swoje struktury, jakby wiesz, są pewnego rodzaju tam młodzieżówki czy, czy cokolwiek, i oni teraz zdradzili tych swoich wyborców w jakiś sposób. Przez co jakby mamy protesty za protestami, wysypują gnój pod, wiesz, pod, pod, pod miejscami zamieszkania posłów, którzy głosowali przeciwko, albo no różnego rodzaju dziwne rzeczy się dzieją. I, i, i z drugiej strony, ja sobie przykładam to do tego taką kalkę z Białorusi. Może to jest takie bardzo tendencyjna rzecz do zrobienia myślowo, mm -hmm. ale. Ale tam wszystko ujdzie na sucho, mam wrażenie, bo tam się protesty dzieją od sierpnia, ja? U nas pandemia spowodowała przyzwolenie na bardzo wiele rzeczy. Boję się trochę. Trochę się zacznę Ale czego się boisz? Że będzie druga Białoruś? Bo jakby nie do końca rozumiem... Nie, boję się, jak... się autorytatyzmu, autoryt, który się pojawi. Nie ma takiego słowa autorytatyzmu. Autoryt, Boję się, że będziemy państwem nacjonalistycznym, staniemy się państwem nacjonalistycznym. Takie, wiesz, to, że Ziobro. Bro. Bro! 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 Ma awersję do lekarzy i mam znajomych lekarzy, którzy mi o tym mówią, że ewidentnie wymiar sprawiedliwości nie lubi lekarzy i jeżeli popełnią jakiś błąd w swojej sztuce, no to będzie na ich niekorzyść cały czas. I oni się boją. No, I to są specjaliści, którzy odpowiadają za życie, wiesz, bezpośrednio przy, przy, przy stole, bo dostają pacjenta. No. I tam jest krótka piłka, a, a, a Ziobro, który stoi na. bo oni, jeżeli coś spieprzą, to trafiają pod wymiar sprawiedliwości. Tak. Pod sąd normalnie. A sądami rządzi właśnie Ziobro, który ma taką zaszłość, ponieważ uważa, że lekarze zabili jego ojca i wytaczą procesy. Swoje. To jest szalony człowiek, to jest. Gdyby ziobro zaczął śpiewać w braciach Figofagot, to bym uwierzył, że to jest prawda. Nie? To na tej zasadzie. Eee, aczkolwiek uwielbiam. Eee, no, nie gadajmy o tym. Dobrze. To jest strasznie smutny temat, ale prowadzi nas do następnego nie sądzę. tematu. A i tu cię zaskoczę. Eee, bo jak już jesteśmy w temacie okołowirusowym i, i takim pandemicznym, My trzymamy się w miarę dobrze, staramy się odżywiać regularnie, uprawiać sporty, dotleniać. Się. Żeby była jasność, e, mamy tutaj taką wielką szybę pomiędzy, pomiędzy sobą tak. i siedzimy w odległości około 4 Żadnym metrów. Żadnym grzybem nie plujemy na siebie, jest wszystko ok tak. siedzimy w maseczkach. Jesteśmy zdezynfekowani. Tak, pijemy pyszną wodę źródlaną z lekką nutką mięty. Tak? Tak, no tak, pewnie, że tak. I proszę Państwa, przechodzimy do ostatniego tematu. Chyba tak, chyba tak. Prosimy. A jak się mówi, Iran czy Irak? Jak lubisz. <laughs> jak, jak ci się usta ułożą. Dokładnie. Azerbejdżan czy Tadżykistan? Mhm. Ja jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Mhm. Mm. Tylko jednej? No, no mam kilka innych, ale musimy już zakończyć. A może a jesteśmy w stanie sprawdzić, ile mamy czasu nagranego na przykład? Oczywiście, wyedytujemy. To dobra, to ja w tym czasie zapraszam na kącik. Kącik. Kącik poetycki. Tym razem twórczość zaczerpnięta z wyboru przypowieści, którą zebrał Paul Reps. Zen z krwi i kości. Kurwa, to... 4-5. No to super. Eee, przypowieść numer 96, kropla wody. Mistrz, mistrz Zen, Gisan, tak się nazywał, poprosił świeżo upieczonego ucznia o przyniesienie cerberka wody do schłodzenia kąpieli. Uczeń przyniósł wodę, wlał ją do kąpieli i resztę, która została na dnie, wylał na ziemię. Ty nie uku! skarcił go mistrz. Dlaczego tą resztkę wody nie podlałeś roślin? Jakie masz prawo zmarnować w tej świątyni choćby krople wody? Uczeń w mgnieniu oka osiągnął zen, zmienił imię na tekisu, co znaczy kropla wody. Koniec końcika poetyckiego. Chujowe te wiersze, nie? Ja, ja się <laughs> zastanawiam zawsze, skąd ty bierzesz te z książek normalnie No, no nie, nie posądzałbym Cię, że, że, że wymyślasz e, tak świetne wiersze. To są takie paradidle, wiesz, No, a, a, no, no. <grym> pataflafla bardziej. To jest taka inna figura. <grym> pataflafla? To nie znam tego, co no to jest. jest. No taka figura rytmiczna. Pataflafla? Pata pataflafla. Pataflafla. A jak ona brzmi? Bo to, no, ta, to, tak? Brzmi, to brzmi, brzmi tak jak jej nazwa. Waza Fafla. <śmiernie> Mniej więcej. Tak. Naprawdę nie ma czegoś takiego. <śmiernie> Jest, jest. Ale ty mi, lepiej, ty mi lepiej powiedz, skąd ty bierzesz te, 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 te książki z tymi wi wierszami. Czy to jest coś co domu? Co, 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 jak się wprowadzałeś do swojego domu, to to leżało w kartonie spakowane po poprzednich domownikach i ty odpakowałeś to, po czym mówisz O, wezmę nie, nie. to, bo mam taki podcast, to się może przyda za ileś tam. Absolutnie nie. To to jest przy powieści Zen, to jest Ale... w ogóle inna historia, bo to jest. Bo ja naprawdę się fascynowałem kiedyś zen i medytowałem i, i, i ćwiczyłem różne rzeczy. I to była ideologia. Ja nawet bardziej no. można powiedzieć, że byłem buddystą. Właściwie nie buddystą, bo buddyści nieko niekoniecznie jakby zen jest w pewnym rodzaju ideologią. Pata fafla. <grymne> 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 Rudiment numer 27. Pozdrawiam wszystkich perkusistów. <grymne> Ale rzeczywiście, ale a pamiętasz. No. Nie, bo to jakby wiesz, ja za dzieciaka to robiłem, bo, bo, bo to był. Ninja Go? Ninja Go, trochę tak. To... To a to było z zespołu. tej samej książki? Nie. E, nie, nie, nie. Ninja Go to są LEGO. To jest taka seria LEGO. Ja wiem, a... ale też jest taki zespół, co gra taki, taki... Jest zespół, który wykonuje utwór po, pod tym samym tytułem, a ja pytam o ten utwór właśnie, a nie o. Lego. On jest z książki o ninja. No, a, o ninja, tak. okej. Okay. O, ninja. Rzeczywiście. o ninja. ninja, o ninja. Bo to też pewnego rodzaju taka idea ludzi cienia. To też mnie zawsze jakoś tam fascynowało. Ćwiczyłem mam katana i no nęczako, wiesz, tonfa. To nie są obce mi rzeczy. Bo myślałem, nie wiem, jak dzieciak, yy, za dzieciaka, wiesz, miałeś taką, tak, jak się pytało, wiesz, Jasia, ja a jakim ty chciałbyś zostać? Strażakiem, policjantem, Piekarzem, wiesz. A ja, a ja chciałbym. Ja miałem takie marzenie, żeby urodzić się w cesarskiej Japonii, ale w rodzinie samurajskiej. Nie, że tam jakiś ronin czy, czy rolny chłop, tylko właśnie, żeby być samurajem, żeby mieć ten kodeks. Oni mieli zupełnie inne pojęcie, jakby postrzeganie świata, niż, wiesz, reszta, reszta całego, całego świata. Nie? na Tam honor w ogóle. Bóg, honor ojczyzna, które mają wszyscy teraz wypisani, albo nawet Tadeusz Kościuszko miał ze sobą na sztandarze, to nie jest ten sam honor, co, moje, co, co mieli Japończycy. Mm. Tam było zero-jedynkowo. Zero no honor tak. jest honor, koniec. już tamiony tam to od razu tak dalej, było Harakiri. Tak fascynowało prawda? mnie to, bo to było takie mocno. Mm, no właśnie takie zero-jedynkowe, hardcore, można by powiedzieć z naszego punktu widzenia, ale z drugiej strony te zasady były bardzo proste. San Su, sztuka wojny. To jest, jeżeli idziesz na jakiegokolwiek oficera, gdziekolwiek w wojsku, zaczynasz robić na poziomie, jakby wiesz, ogarniania tego wszystkiego. To są chyba podoficerskie szkoły i oficerskie. San Su, sztuka wojny, napisana tam w XIII czy XIV wieku przez generała japońskiego. San Su. to jest wykładnik w ogóle sztuki, sztuki, sztuki wojskowej jakiejkolwiek. Nie? I to jest człowiek, który mówi o tym szanuj przeciwnika. Wiesz, tam są tego typu a nie jak go dojechać, no. tylko jak prowadzić honorowo wojnę. I, I dlatego mnie to zawsze jakoś tam pociągało. I ta, i ta, i ta, i, i, i ta filozofia, te przypowieści czasem bywają strasznie głupie. Jak, bo one, bo my ich nie rozumiemy w kontekście kulturowym. No właśnie. No to. I to, że wiesz, <ślam> jedną z ulubionych przypowieści była przypowieść o ryżu. O misty ryżu. Bo, bo teraz z głowy wala i, i mogę, ten, mogę coś pominąć, ale do mistrza Zen przyszedł młody uczeń, który chciał dostać do swojej miski ryż, który był rozdawany przez mistrza Zen. I mistrz Zen, kiedy spojrzał na niego, kiedy on podstawił swoją miskę, powiedział: Musisz zrobić jeszcze jedno kółko, zanim dostaniesz ryż. Więc cierpliwie ten uczeń poszedł do, do kolejki, jak w stółsce szkolnej takiej, wiesz. I tak ta sytuacja powtórzyła się z trzy razy, cztery razy i w końcu ten uczeń podszedł, ale bez miski, nad chochlę tego mistrza, który rozdawał ryż, ale wystawił ręce. I wtedy dostał dopiero ryż. I doznał już świecenia. I stwierdził, że spotkał Buddę. I to jakby jest cała historia, to są historie, których no nie ciężko je przetłumaczyć jakby na sytuacje życiowe, ale, ale dają trochę inne spojrzenie, no, jakby. widzę, że nie nie. nie nie, 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 jakby próbujesz. Nie. No i wiesz, w, za dzieciaka różne rzeczy się, nie, no. różnych rzeczy się, wiesz, ima, nie? Nie, nie? Niektórzy, niektórzy zbierają liście, robią sennik, o. a niektórzy coś innego. Ale. Tak. Jeszcze... Czekam, czekam na kolejną odsłonę. Bo musimy, bo, musimy, bo musimy zrobić jeszcze jeden temat. Nie, ja nie sądzę. <laughs> Jest wiemy już <ponieważ, cóż>, trzecia <laughs> trzecia część naszej edycji. Przepraszamy Was serdecznie za nasze podekscytowanie i, i wzmożoną aktywność śmiechu, ale. Usłyszyliśmy, fekalia. Usłyszeliśmy tak dobry dowcip, że nie jesteśmy w stanie się opanować. Naprawdę. Cudowny, po prostu płacze już, ręce złożone. Zmierzamy do końca. Nie, do broń Boże, broń Boże. Bro, broń Boże. To słowo to było fekalia. Chodziło o fekalia, tak. Pii. I wyobraź sobie, o. że jak jest ten koronawirus, to, to nie wolno. Nie wolno odda. defekować w ogóle. Nie, 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 nie chcemy się zdefekować. Ale z tego spokojnie, z to nie jest tak. kącik nie. małego biologa. Ani też znawców języka polskiego. E, tak, tak. Wracamy, wracamy na Ziemię. Wracamy na Ziemię. Opowiedz, tak. bo miałeś wypisany. Jakiś tam temat. Tak. Tak? Żółte napisy w zagranicznych filmach. Taki mam temat. Uuu. Dlaczego o tym mówię? Bo też jest to dla mnie pewien rodzaj fenomen. Z racji tego, że jestem amatorem ufologiem, jak i moi znajomi. Kiedyś moim mentorem był taki pan, który prowadził relacje z, ze zjazdów. W lipcu zawsze się odbywa... W lipcu, w sierpniu się odbywały zjazdy ufologów. W wylatowie, to jest pod Gnieznem, ponieważ tam się pojawiały zawsze kręgi w zbożu. I oni się tam zbierali i jeszcze kręcili, wiesz, VHS-y i tak dalej, wrzucali to do, do internetu i był taki pan z Wąsem, pamiętam. Mhm. Tak jak był kiedyś taki program niedowiary i był taki pan w muszce. Tak. Chodził. To tu był taki, tylko że amator taki. I on opowiadał, relacjonował to, jak ludzie przyjechali, co się dzieje, dlaczego oni tam są i tak dalej. To była rzetelna informacja wtedy. A teraz ja widzę, że ten pan. Jest w telewizji jakiejś eterycznej, które nie pamiętam jak się nazywa teraz Astro TV czy coś takiego. I ten, i ten gość już, już plecie bzdury, nie? już mówi o A, w, a, o a fobie, wcześniej fobie, to fobie była prawda? Fobie, fobie a wcześniej to była rzetelna informacja na temat tego, co robią polscy ufolodzy. To no, była relacja, a, okay, dziennikarska, dobra, 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 dobra. A teraz to się przerodziło w ogóle. Wróżbita Maciej wstydziłby się takich rzeczy mówić, nie? Oj, a on się wielu oj, rzeczy nie wstydzi. Oj. Nie? Więc. Więc mnie ale to wolało. Ale, no ale płacą mu za to, wiesz. Ale do czego zmierzam? Bo, bo, bo to są ludzie, którzy opowiadają różnego rodzaju historie, i swoją wiedzę bardzo często biorą z tych filmów zagranicznych z żółtymi napisami. Nie wiem, czy miałeś kiedykolwiek o, o, okazję oglądać, bo ja na przykład jestem z takiego pokolenia, które pamięta, że zakazanym filmem było Cygeist. Mm -hmm, tak, tak. I to miał w ogóle Pamiętaj chyba trzy. Pamiętam ten film. Bardzo fajny to było. To było I... o, o pokazanie szwinglu w biznesie w, w Nowym Jorku w latach, nie pamiętam w jakich, teraz 90. 90. To, to, to było pokazanie, jak można oszukać yy, wolny rynek, nie? trochę. Mm -hmm. I, i, I ten film był po angielsku, ale były żółte napisy co go uwiarygodniało dla mnie i mm -hmm. dla każdego innego widza. I teraz bardzo często, jak masz na przykład takie filmy, relacje z, yy, z takich konferencji ufologów tudzież ludzi, którzy zajmują się sferą eteryczną albo odmienną teorią, wyobraź sobie, mhm. jest bardzo dużo ludzi na świecie. Nie wiem ile jest milionów. W na Polsce świecie? jest około 40 milionów. Nie? No, nie, no, na świecie jest około 7 miliardów. Ile? 7 miliardów? Ja miliardów. Nie wiem. 7? Tak? Mhm to wyobraź sobie, że ci wszyscy ludzie muszą mieć dystans społeczny między sobą zachowany 2 metry. To jak Ziemia jest płaska jak ten stół, to hmm. oni po spadają. A yy, od tej strony uderzasz. Tak, bo mm -hmm. ludzie, którzy oglądają takie filmy z żółtymi napisami w dzisiejszych czasach, nie weryfikują tego, tylko biorą to za pewnik. Nie zaliczają się do tej grupy tych, którzy spadną. Znaczy, powiem Ci tak, ja w, ja w ogóle jakby I Dla wiem, mnie że to trochę za nie, powiedziałem. Ale... Nie, ale dla mnie trochę odkryciem są te żółte napisy, bo. Yy, nie naprawdę? Uwagę na to? Tak. Nie, no zwróciłem uwagę, żonę, że istnieje coś takiego, ale jakby nigdy się nie zastanawiałem nad, nad tym, skąd to się bierze, i teraz. Yy, jakby, czy to, że są bo żółte czy białe, to, to dodaje im wiarygodności, tudzież tak, nie? Tak, że tak jak, moim zdaniem jak, właśnie tak. Jak, jak są. Co, żółte to powinno być bardziej wiarygodne, tak? Czy sprawdzone, tak? O to chodzi? To, to jest, czy, jest czy, tak czy jak, To jest tak jak z taką prawdą, że na przykład wiesz, jak, jak oglądasz wiadomości na niebieskim tle, to są bardziej dla ciebie wiarygodne, bo są mniej neutralne, jakbyś oglądał na czerwonym na przykład. I o co chodzi? Chodzi o to, że. W tłumaczeniach filmów zawsze ja pamiętam czy z czasu dvd u że mogłeś sobie ściągnąć napisy na przykład. Nie? No ktoś tak. pisał napisy do no. tłumaczył po prostu. Mhm. Często to byli ludzie w ogóle, którzy zrobili to w ogóle Z, 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 z samiowania, tak, tak, tak. I wrzucali, I, i te napisy zawsze były białe. W takiej mhm. Lekka obwódka czarna była w tej, mhm. tej czciące. A jak znajdowałeś jakiś pseudonaukowy albo naukowy, to zawsze były żółte. Ja tak to pamiętam. No ale czy to ma związek z tym, że to było bardziej właśnie naukowe czy wiarygodne? Nie, niż... to chodzi o przyciągnięcie uwagi i stworzenie pewnej iluzji. Tak, tak tak, tak ja mam wrażenie. Nie Ciekawe. Widzisz widzisz? Nie, okay. Wiesz, co jakby pierwsze słyszę o, na temat tej teorii, mhm. eee... Ciekawe, o, o, super. Odsyłam się tutaj do tam, do, do Loży no, Ale no, o, Dobrze, dobrze, dobrze. Ale te, właśnie zauważyłem, że te filmy z płaskośmiącami mają żółte napisy. No, no właśnie, no, no to, to no, jest Ale jakby to trop, tam. Nie? No ok. To jest robot. Ludzie w Europie, na przykład, którzy oglądają filmy o teoriach spiskowych, które działy się w Stanach Zjednoczonych, Absolutnie nie mają żadnego pojęcia kontekstu, na przykład właśnie kulturowego, społecznego, biznesowego nawet. Bo tam jest inaczej po prostu. Ale Więc co im podasz, to po prostu oni tu łykną, to jest dobrze ubrane. To jest takie Discovery po 23, gdzie dinozaury walczą z Marsjaninami. Trochę tak, wiesz, na tej zasadzie. O, to już teraz uderzasz... Zaczynam bardziej rozumieć. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również rozumieją i sądzą się z nami. <głos> <głos> nie sądzę, tak nazywa się ta, 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 ta audycja radiowa. Przekroczyliśmy chyba godzinę. Przekroczyliśmy? Tak uważaliśmy? Tak mi się wydaje. No, już to sprawdzam. Ale nie musisz sprawdzać. Nie. Nagrało się jak się nagrało. Nagrało się. Tak. Bardzo nam było miło w ten dzień przed lockdownem. E, mam nadzieję, że kiedy tego słuchacie, wszystko jest dobrze. Wasi najbliżsi trzymają się zdrowo. A wy chodzicie z uśmiechem na twarzy. Normalnie do pracy i do szkoły, tak jak to było tak za dawnych czasów. Tak. tak, że można zjeść w restauracji, o. można pójść na koncert, że można... Ej, a wiesz, że nie będzie kin po lockdownie? Cinema City się w ogóle wycofało. Ale jest, jest, jest ale jest plajta? No. Nie będzie już tak. Cinema City? No. O kurde. Netflix przejmuje wszystko. Także życzymy Wam podzielonych kąt na Netflixie. Do zobaczenia, dzięki serdecznie. Hej.